Dobry kochani, potrzebujemy dzisiaj dosłownie paru minut waszej uwagi. Chcieliśmy wam troszkę dzisiaj opowiedzieć o tym, jak spotkaliśmy w naszym życiu żywego Boga, Jezusa Chrystusa. I może to się wydać śmieszne, że w tym wieku opowiadają o Jezusie na ulicy. Zawsze tak było, że wieść o Bogu roznosiła się w bardzo prosty sposób, ponieważ ludzie opowiadali o tym, co Bóg uczynił im. Między innymi dlatego wieść o Bogu nigdy nie umarła, ponieważ Bóg powiedział, że ludzie się będą zbawiać przez głupie zwiastowanie Ewangelii. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z nieba Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna z nieba Bóg na świat, aby niewinnie cierpiał zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki, dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz Jezusa,
uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł. Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. Dzięki Ci, dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z nieba Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki, dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Kochani, nazywam się Agata Ceronska i prawie 18 lat temu miałam tą przyjemność i ogromny przywilej, że ktoś powiedział mi słowa Ewangelii, powiedział mi o Jezusie Chrystusie, o tym, że Jezus żyje, nie umarł i że ja mogę tak naprawdę przyjąć Go do swojego serca, mogę mieć pokój z Bogiem i mogę przyjąć zbawienie za darmo. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałeś o tym, że zbawienie, czyli ratunek, jest za darmo. Nie z uczynków, ale z łaski. Dlatego, że Bóg oddał swojego Syna Jezusa Chrystusa za twój i mój grzech. Że Jezus na krzyżu Golgoty poniósł karę, która należała się tobie i mi. Może ci się wydawać, że tobie nie, może nigdy nie zadawałeś sobie takich pytań, może nigdy nie zadawałeś sobie tak zwanych pytań głębszych. Wiesz, ja w moim życiu zostałam troszkę przymuszona, żeby zadać sobie głębsze pytania. I troszkę ci o tym opowiem. Kiedy miałam niespełna 16 lat, związałam moje życie z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej. Postanowiłam, że zrobię to dlatego, że bardzo bałam się. Czułam się niebezpiecznie chodząc po tej ziemi i wydawało mi się, że kiedy zwiążę się z kimś, kto ma szacunek taki społeczny, wiecie, to, że on spowoduje to, że moje życie będzie bezpieczne. No, myliłam się okropnie, myliłam się ogromnie, ale wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy. Byłam zwykłą małolatką, która miała niespełna 16 lat i myślę, że w sposób troszeczkę bajkowy podchodziłam do życia. Wiecie, bardzo szybko okazało się, że moje życie znalazło się w strasznych tarapatach. Ale nie chcę się tutaj jak gdyby rozwijać i opowiadać o takich jakichś strasznych szczegółach. Ale chcę ci powiedzieć o tym, że moje życie, kiedy połączyło się z tym człowiekiem, który był przestępcą, tak naprawdę zostało dotknięte różnymi patologicznymi rzeczami. Nie wiem, co wiesz na temat życia przestępczego. Dzisiaj Patryk Wega nagrywa bardzo dużo filmów, więc tak naprawdę możemy oglądać troszeczkę, że tak powiem, przybliżone to życie mafii pruszkowskiej i tak dalej. Ja oglądałam wiele tych rzeczy na co dzień swoimi gołymi oczami. Także możesz wyobrazić sobie, jak wyglądało moje życie. I wiesz, ja przechodziłam różne trudne sytuacje, było mi bardzo źle. Był nawet taki moment, że miałam już tego serdecznie dosyć.
zawołałam w swoim sercu, że jeśli Boże jesteś w ogóle, to zabij tego człowieka albo go zmień, z którym żyję. Miałam dosyć tego życia, miałam dosyć stanu, w którym byłam, miałam dosyć lęku, który się z dnia na dzień potęgował. W międzyczasie urodziłam syna, bałam się już nie tylko o siebie, ale bałam się też już o mojego syna. Było mi bardzo źle, tak naprawdę nikt nie mógł mi pomóc. Moi rodzice rozkładali ręce, moja mama mówiła, ale czego ci tak naprawdę brakuje, masz kasę. Ale nie rozumieli ludzie mnie, że mi jest tak źle, że ja nie radzę sobie z lękiem. Ja nie radzę sobie z obrazami i informacjami, które widziałam. Ja nie radzę sobie z tymi wszystkimi rzeczami, które moje oczy oglądały. Ja sobie nie radzę z tym, że moje oczy oglądają, że młodzi ludzie uzależnieni są od narkotyków. Ja nie radzę sobie z informacjami, że ja wiem, że za chwilę ktoś tu będzie porwany. Ja nie radzę sobie z takimi informacjami, ale pytanie, gdzie ja mam się udać? Człowiek, z którym żyłam, mówił do mnie, że kiedy ucieknę od niego, kiedy go zostawię, to on i tak mnie znajdzie, wyleje mi kwas na mordę, zrobi ze mnie ostatnią prostytutkę i w ogóle zniszczy moje życie. Więc ja bardzo bałam się o życie swoje i o życie mojego syna. I wiecie, właśnie zawołałam do tego Boga, mówię, jeśli jesteś żywy, to zabij go albo go zmień. I wiecie, ten chłopak ma na imię Artur. Zamknęli go do więzienia na taki krótki wyrok, 10 miesięcy. Ja bardzo się cieszyłam, odpoczywałam wtedy, łapałam głęboki oddech w moją klatkę piersiową. Czułam, że to jest moment, kiedy mogę normalnie zacząć chociaż przez parę miesięcy żyć. Nie zadawałam sobie za głębokich pytań, po prostu odpoczywałam. I wiecie, minęło 3 miesiące i Artur napisał do mnie list, że spotkał Jezusa. Że Jezus przebaczył mu jego grzechy i że on nie prosi o przebaczenie. Wiecie, była to dla mnie historycznie dziwna informacja, mówię, jakaś taka tragikomedia. W ogóle mówię, kurczę, z różnych wyroków wracał, jakoś obiecywał jakąś poprawę, ale nigdy tak naprawdę nie dotknął jeszcze stary Boga. Wiecie, w takim moim małolatkim, dziecinnym umyśle pomyślałam sobie, że wyjdzie teraz z więzienia, założy kościół, będzie oszukiwał ludzi. W ogóle mnie ta informacja jakoś nie zaintrygowała. Dlatego, że uważałam, że jest oszustem, ale że ma różnego rodzaju, że tak powiem, umiejętności, aby manipulować ludźmi. I wiecie, te 10 miesięcy bardzo szybko minęło i Artur wrócił do domu. Ja zaczęłam się przyglądać jego życiu. Zaczęli nas odwiedzać jego starzy znajomi z grupy przestępczej, proponując mu jak zawsze te same interesy. Narkotyki, panienki, jakieś szybkie i łatwe biznesy. Ale ku mojemu zdziwieniu Artur zaczął... Sława Bogu, a nie Ukrainie. Ale Artur o dziwo zaczął w bardzo prosty sposób odpowiadać, że on poznał Jezusa, że Jezus uratował jego życie i że on w ogóle zmienił Pana swojego życia i że nie zamierza żyć dalej tak jak żył, że dziękuję. Dziękuję za te interesy, dziękuję za te przyjemności, ale zamierza iść do pracy. Ci koledzy zadawali mu pytanie, Artur, zwariowałeś, byłeś taki fajny, co się z tobą stało? Ja sama, wiecie, przyglądając się na niego w ogóle mówię, Boże, mówię, trochę mnie to też przerażało, wiecie, bo w jakim stopniu chciałam, żeby się zmienił, ale teraz to, co zaczęłam oglądać, to mówię, kurczę, nie wiem, homoseksualistą się stał? Wiecie, ja nie bardzo wiedziałam, gdzie tak naprawdę mam schować tą informację o tym, że on jest teraz na nowo narodzonym człowiekiem, nowym człowiekiem. I wiecie, przyglądałam się jego życiu i na pewno rozumiałam coraz bardziej jedną informację, że nawiedził go ktoś, nawiedziła go jakaś moc, która jest dużo silniejsza od tego życia, które wiódł do tej pory. Ale nie wiedziałam, co to jest. On mi mówił o Bogu. Mówił mi, Agata, spotkałem Jezusa. Spadł ze mnie ciężar win. Jezus przebaczył mi mój grzech. Przebaczył mi wszystkie moje grzechy. Ciebie również proszę o przebaczenie. I zaczął mi głosić Ewangelię.
po raz pierwszy usłyszałem Ewangelię 18 lat temu, że tu na tej ziemi, jeśli nie pojednam się z Jezusem, jeśli nie oddam Mu swojego życia, nie dlatego, że ktoś mi go wciśnie na siłę, ale dlatego, że ja uznam siebie jako grzesznika, to po prostu pójdę do piekła. Ja mówię, Artur, ty zwariowałeś, ja w ogóle naprawdę rozumiem w głębi serca, że tacy ludzie jak ty potrzebują zbawienia, ratunku, ponieważ ziemia nie chce nosić takich wariatów. Nakrzywdziłeś masę ludzi. Mówię, ale ja? Co Bóg ma do mojego życia? Co we mnie nie podoba się Bogu? Mi się wydawało, że ja i Jezus mamy ze sobą wiele wspólnego. Jezusa zabili, a mnie chciano porwać. Chciano porwać naszego syna. Był na nas wydany wyrok śmierci. I on zaczął mi czytać Biblię i posłuchaj, ale Boże Słowo, Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Każdy zboczył na własną drogę. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma ani jednego dobrego, a nasze uczynki wedle Bożego Słowa są jak splugawione ubranie. Oryginał mówi, jak obrzygane ubranie. Rozumiecie, ale to dalej mnie nie przekonywało, ponieważ ja miałam własny miernik sprawiedliwości. Ja właśnie uważałam, że ja za uczynki dostanę jakiś order. Rozumiesz mnie? W większości jesteśmy ludźmi, którzy mamy własną sprawiedliwość. Religia nas oszukała, że kiedy będziemy dobrzy, to tak naprawdę Bóg nam to poczyta jako coś dobrego i tak naprawdę wejdziemy do nieba. Ale to jest nieprawda. To jest totalna nieprawda. I wiecie, na skutek tego życia, które ja miałam u boku przestępcy, moje życie śmiem, ponieważ Bóg mi dał taki autorytet, abym głosiła prawdę, ponieważ ludzie się nie zbawiają, bo nie ma tych, którzy głoszą. A ja jestem głosząca, ja jestem ta, która opowiada prawdę o Jezusie. Jeśli Pani nie chce słuchać, to proszę stąd odejść. I moje życie, żyjąc z przestępcą, zostało dotknięte również niefajnymi rzeczami. I wiecie, kiedyś do mojego domu przyjechała policja, ja zostałam aresztowana za współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej. Posłuchajcie, to brzmi może dziwnie, ale to jest prawda. Kiedy jechałam skuta kajdanami w radiowozie policyjnym, to zawołałam do tego Boga. Mówię, jeśli jesteś żywy, taki, o jakim słyszę, o jakim mi właśnie mówi Artur, że jesteś żywy, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. Po ludzku nie było dla mnie żadnego ratunku, ponieważ był materiał obciążający mnie okrutnie. Na moją firmę były brane ekskluzywne samochody i były sprzedawane. Na moją firmę ludzie brali kredyty i nikt ich nie spłacał. Materiał dowodowy na mnie był bardzo obciążający. I ten prokurator spojrzał na mnie i mówi, dzieciaku, to co jest tutaj na ciebie, to jest potężny materiał, grożą ci lata więzienia. Ale zastosował wobec mnie środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Po prostu nie poszłam siedzieć do więzienia, a tylko i wyłącznie musiałam podpisywać 2 razy w tygodniu taką informację u siebie w mieście na policji. Ale wiecie, kiedy wróciłam do domu, zaczęłam czytać sobie Biblię i zaczęłam z tym Bogiem rozmawiać w bardzo prosty sposób, bo chcę ci w ogóle powiedzieć, że nie dość, że ten Bóg żyje, to On mówi i mówi w taki sposób, że każdy z nas jest w stanie Go zrozumieć. On nie mówi do nas archaicznym językiem, On nie mówi do nas religijnym językiem. On mówi do nas tak, że jesteśmy w stanie Go zrozumieć. Rozumiecie? Bóg jest normalny, to ludzki Pan. I zaczęłam czytać Biblię i mówię, Boże, Artur mi opowiadał, że On Cię przepraszał za coś. On się nawracał z czegoś, On Cię przepraszał za jakieś grzechy, a ja się nie czuję grzesznikiem. Czuję się dobra wewnątrz siebie. W ogóle jeśli błądzę, jeśli popełniłam coś, za co naprawdę pójdę do piekła, to w ogóle pokaż mi to. I przeczytałam w Biblii, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa.
I wiecie, Bóg wszystko podniósł do rangi serca. Ja w swoim sercu zrozumiałam, że popełniłam masę grzechów, masę błędów. I chcesz mi wierzyć czy nie, ale ja poczułam ogrom ciężaru na sobie. Poczułam się brudna. Poczułam się obciążona z powodu własnego grzechu, z powodu własnego błędu. I sama we własnym pokoju zawołałam do tego Boga. Powiedziałam do Niego: przepraszam Cię, że żyłam bez Ciebie. Przepraszam Cię za każdy grzech. Przepraszam Cię. I powiedziałam, że przyjmuję Ciebie do mojego serca jako Pana i Zbawiciela. Stań się moim Panem, rządź w moim życiu. Tak długo rządziłam sama, tak długo dawałam się manipulować, tak długo lęk królował w moim życiu, tak długo lęk mi doradzał, tak wiele popełniłam błędów. I On przyszedł i zamieszkał w moim sercu. I chcę Ci powiedzieć, że w jednej sekundzie odszedł z mojego życia lęk. A lęk był mocarzem. Słowo Boże mówi, że wiele ludzi jest w niewoli z powodu lęku. Mnie lęk utrzymywał w niewoli. Nie decydowałam dobrze. Decydowali za mnie inni ludzie. To inni ludzie kreowali moje życie. To sytuacje kreowały moje życie. Ponieważ byłam zniewolona lękiem, ale przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela rozwiązało moje życie. Rozwiązało kajdany. Spadły kajdany z mojego życia. Spadły kajdany z moich rąk. Spadły kajdany z moich nóg. Spadły kajdany z mojego umysłu. Poczułam się po raz pierwszy wolnym człowiekiem. Wolnym człowiekiem od lęku. Obmyłam się w Jego świętej krwi i powiedziałam: dziękuję Ci, że Twoja krew ma moc, aby obmyć mnie z każdej winy, z każdego grzechu. Przyjęłam przebaczenie. Nie opowiadam Ci mrzonki, opowiadam Ci historię mojego życia. Nie jestem religijnym człowiekiem, mam 44 lata, jestem mamą dwójki dzieci i jestem szczęśliwą żoną. Opowiadam Ci o żywym Bogu i możesz mieć z Nim kontakt. Ale z Bogiem możemy mieć kontakt tylko i wyłącznie, kochani, przez Jezusa Chrystusa. Tutaj na tej ziemi możesz pojednać się z Bogiem. Jeśli w sercu swoim uwierzysz i ustami swoimi wyznasz, jeśli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg ukarał Jezusa dla Twojego zbawienia, i uznasz Jezusa jako Pana swojego życia, zbawiony będziesz. Dostaniesz bilet do nieba. Jezus Chrystus jest biletem do nieba. Jezus Chrystus jest biletem do nieba. Wiecie, religia oszukała wielu ludzi. Wielu ludzi ma tak zwaną porwaną duszę przez różne systemy religijne. Ludzie nawet nie wiedzą, jakie są podstawy wiary. Kiedy pytam ludzi, którzy codziennie, powiedzmy, chodzą do kościoła, mówię: czy masz pewność zbawienia? Nie mam. A Bóg chce Ci dać pewność zbawienia. Pewność zbawienia możesz mieć tutaj na tej ziemi. Ja mam pewność zbawienia. Mam prawidłowe podejście do tego doczesnego życia, ponieważ wiem, że na tym życiu nie kończy się moje życie. Bóg może się stać dzisiaj Twoim Panem. Możesz dzisiaj stać się obywatelem nie tylko tej ziemi, ale może dzisiaj być Twoje imię zapisane do Księgi Życia. Dzisiaj Twoje imię może być zapisane w Księdze Żywota. Możesz dzisiaj mieć pewność zbawienia. Możesz przestać się bać o swoje życie. Możesz przestać żyć na dyktando innych ludzi. Możesz prawidłowo decydować. Możesz stać się wolnym człowiekiem. Kochani, ten sam człowiek, który wplątał mnie w grupę przestępczą, ten sam człowiek, który chciał mnie zamordować, jest dzisiaj moim mężem. To właśnie z nim mam dwójkę dzieci. Możesz zadawać sobie pytanie: ale jesteś frajerka życiowa.
chciał cię zabić, przecież możesz się zemścić. No właśnie, Bóg mnie uwolnił od zemsty. Bóg uwolnił moje życie od zemsty. Bóg uwolnił moje życie od goryczy. Bóg uwolnił mnie od tego. Mam czysto w środku, mam czysto w moim sercu. Nie mszczę się, nie jestem pełna goryczy. Przebaczyłam Arturowi tak, jak Bóg przebaczył mi. A Bóg przebaczył mi mój grzech w sposób taki, że nigdy nie wspomni mojego grzechu. Bóg nie rzuca słów na wiatr. To Jego możemy trzymać za Jego słowo. To Jego możemy trzymać za Jego słowo. Bóg rozwiązał grzech, oddając swojego Syna jako przebłaganie za grzech twój i mój. Ale wiecie, zdaję sobie z tego sprawę, że zadawanie sobie głębokich pytań jest jedną z trudniejszych rzeczy, szczególnie dzisiaj. Żyjemy w czasach tanich informacji, ale prawda jest taka, że ja dostałam odpowiedzi na głębokie pytania wtedy, kiedy zaczęłam te głębokie pytania sobie zadawać. Musiałam szczerze przed sobą, sama przed sobą przyznać się, że pobłądziłam w moim życiu. I chcę ci powiedzieć, że to nie jest tak, że zbawienia potrzebują tylko życiowi wywrotowcy. Tylko ci, którzy wedle twojego na przykład miernika potrzebują się zmienić. Zbawienie jest dla wszystkich ludzi. Nie ma ani jednej osoby na tej ziemi, która z uczynków będzie zbawiona, ponieważ Boże Słowo mówi, że z uczynków nikt nie będzie zbawiony. Zbawienie jest z łaski, za darmo, żeby się nikt przed Bogiem nie chlubił. Kiedy przyglądam się dzisiaj, jak głoszę Ewangelię na ulicach i jak ludzie reagują, to wielokrotnie chce mi się płakać, ponieważ jako ludzie upadliśmy bardzo. Kiedyś było rzeczą normalną, Ewangelia się rozchodziła po ulicach, dlatego że ludzie w prosty sposób ją opowiadali. Wiecie, skąd w ogóle jest nazwa chrześcijanie? Od Chrystusowców, od pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. Oni po prostu chodzili i opowiadali, co uczynił Bóg. Oni opowiadali, że spotkali Jezusa. Dlatego chrześcijaństwo przeżyło. Ponieważ ci, którzy się nawrócili, ci, którzy oddali życie Jezusowi, postanowili nie zachować tej informacji dla siebie, ale postanowili się nią dzielić. Bóg, kochani, żyje. Bóg nie zapomniał o człowieku. Może zadajesz sobie pytanie, to skoro jest Bóg, to czemu jest tak bardzo dużo złych rzeczy na świecie? Bo jesteśmy tutaj my, ludzie. To my, ludzie, spapraliśmy tą ziemię. To człowiek ją spaprał. Bóg dał ziemię synom ludzkim, czyli tobie i mi. I tak naprawdę to, co jest na tej ziemi, jest wynikiem tego, w jaki sposób żyje dzisiaj człowiek, jakie człowiek ma wartości i jakie człowiek podejmuje decyzje. Bóg z tymi rzeczami nie ma nic wspólnego. Bóg rozwiązał sprawę problemu i grzechu, oddając Jezusa Chrystusa. Zbadaj sprawę Jezusa. Ja zbadałam sprawę Jezusa Chrystusa. Kiedyś byłam prowadzona jak takie ośle do kościoła, nie zadając sobie głębokich pytań. Podstaw tak naprawdę wiary. Nie zadawałam sobie tych pytań. Słowo Boże mówi, że kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. A więc prosty przykład, jakże dziecko, które się chrzci, które nie ma żadnej świadomości, może dostąpić zbawienia. Oczywiście dzieci, które nie mają swojej świadomości, kiedy nie mają jeszcze możliwości pojednania się z Bogiem, podjęcia decyzji, kiedy umierają lub coś się im dzieje, trafiają na pewno do nieba. Bóg to jest postać, to jest osoba,
która jest prawdomówna i nie jest gołosłowna. Ludzie rzucają słowa na wiatr, ale Bóg nie rzucił słów na wiatr. On oddał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Najważniejszą rzeczą, kochani, w życiu, którą winien zrobić każdy człowiek, to jest opowiedzieć się po stronie Boga, po stronie Jezusa Chrystusa. Nie ma ważniejszej rzeczy na tej ziemi. Może wydaje ci się, że najważniejszą rzeczą to jest spotkać męża. Najważniejszą rzeczą mieć dobrą pracę, być bogatym, mieć wpływ, mieć dobre wakacje, super przyjaciół. Nie. Najwyższa wartość, jaka jest człowiekowi nadana, to jest wtedy, kiedy człowiek jedna się z Bogiem, przyjmuje Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i dostajesz wtedy rangę bycia synem lub córką. Jest ci wtedy nadana najwyższa wartość. I przestajesz potem szukać drugiego człowieka, żeby on dał ci szczęście. Drugi człowiek jest po to, żeby szczęście z nim dzielić. Wiecie, ja mam męża i jestem szczęśliwą żoną, ale absolutnie mój mąż to nie jest osoba, która dodaje mi wartości. Ja żyję, bo kocham. Żyję z nim, bo kocham jego i dzielę z nim szczęście. Czy wierzysz w Jezusa? Czy wierzysz, że On za ciebie umarł? Czy wierzysz, że dzisiaj możesz się z Nim pojednać? Czy wierzysz, że dzisiaj możesz Mu oddać swoje życie i mieć życie wieczne? Zazwyczaj jest tak, że wołamy do tego Boga wtedy, kiedy jest życiowa trwoga. Wtedy, kiedy mamy trudną sytuację życiową. Wtedy, kiedy stoimy w obliczu śmiertelnej choroby albo trudnych innych sytuacji. A tak być nie musi. Możesz mieć pewność zbawienia każdego dnia. Nie musisz zawołać tylko do Boga wtedy, kiedy jest ci trudno. Kochani, Bóg żyje. Bóg dzisiaj zbawia, uzdrawia i wskrzesza zmartwych. Ja wiem, że ta informacja jest dzisiaj bardzo dziwna. Wielu ludzi śmieje się z takich informacji i mówi, powariowaliście. W XXI wieku opowiadacie, że Jezus żyje. Tak, żyje. Spotkałam Go. Mam z Nim codzienną relację. Kiedyś ktoś do mnie powiedział, nie ma Boga. Ja mówię, takie jest Twoje doświadczenie. Moje doświadczenie jest zupełnie inne. Moje doświadczenie jest doświadczeniem żyjącego Boga. Bóg żyje. A zbawienia potrzebuje każdy człowiek. Nieważne, czy to jest złodziej, prostytutka, narkoman, kryminalista. Zbawienia potrzebują wszyscy ludzie. Wszyscy. Niezależnie jaką pozycję społeczną masz, możesz być super wyglądającym człowiekiem, ale grzech się nie zmienił. Grzech jest wciąż ten sam i oddziela ludzi od Boga. Niezależnie od tego, kim jesteś, możesz mieć świetną pozycję, możesz zarządzać ludźmi, ale prawda jest taka, że jeśli nie pojednasz się z Bogiem, po prostu pójdziesz do piekła. Wow! Mnie kiedyś taka informacja bardzo przeszyła. Informacja o tym, że jeśli krew Jezusa nie obmyje mojego życia z moich win, to spędzę wieczność w piekle. I to nie jest miła informacja. To jest tragiczna informacja. Spędzić wieczność w piekle. Ale ja ci przynoszę dzisiaj dobrą nowinę. Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest dobrą nowiną. Ewangelia o Jezusie jest informacją, że jest ktoś, kto umarł za twój grzech. Jest ktoś, kto na swoim ciele poniósł twoją winę. Twoją i moją winę. Ja z tego skorzystałam. Jestem szczęśliwym człowiekiem, że zadałam sobie głębokie pytanie, słysząc Ewangelię. Boże, a co z moim życiem? A co ze mną? A co ze mną? Co z moimi dobrymi uczynkami? Ludzie myślą właśnie, że kiedy będą spełniać dobre uczynki, to
na sądzie ostatecznym Bóg powie ci: super, byłeś ratownikiem człowieka. Topił się człowiek, ty go uratowałeś. I teraz jako ten ratownik człowieka, jako ten dobry człowiek pójdziesz do piekła, ponieważ nie pojednałeś się z moim synem. Nie przyjąłeś tutaj na ziemi zastępczej ofiary Jezusa Chrystusa. Wiecie, człowiek brzmi dumnie w trumnie. Człowiek brzmi dumnie w trumnie. Ale kiedy już człowiek leży w trumnie, to nie ma ratunku. Już żadno kadzidło księdza i modlitwy nie pomogą. Tutaj za życia na tej ziemi winniśmy pojednać się z Bogiem, oddać Jezusowi swoje życie. Prawda jedyna, słowa Jezusa. Prawda jedyna, prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z nieba Bóg na świat, aby niewinnie cierpiał, zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki ci, dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. Dzięki ci, dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki ci, dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki ci, dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz, uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł. Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. Dzięki ci, dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki ci, dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki ci, dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki ci, dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Kochani, dzisiaj jest taka moda troszkę na Jezusa. Różne nurty sprzedają takie preloczki z napisem
nie wstydzę się Jezusa. Ale prawda jest taka, że masa ludzi wstydzi się Jezusa. I się nie wstydzę Jezusa. Czemu głoszę publicznie? Publicznie głoszę dlatego, że publicznie przyznaję się do mojego Pana i Zbawiciela. Publicznie przyznaję się do tego, kto uratował mnie od wiecznego potępienia. Publicznie przyznaję się do tego, który uzdrowił mnie z raka piersi. Publicznie przyznaję się do tego, który uratował moje małżeństwo. Publicznie przyznaję się do tego, który uwolnił moje życie od goryczy, od zemsty. Publicznie przyznaję się do Jezusa. To nie jest, wiecie, kwestia noszenia breloczka z napisem nie wstydzę się Jezusa. Ja nie wstydzę się Jezusa. Kiedy osobiście poznałam Jezusa jako Pana i Zbawiciela, natychmiast publicznie zaczęłam się przyznawać do wiary w Jezusa. Nie jestem po prostu hipokrytką. Wierzę w Jezusa. On uratował moje życie. On dał mi wieczne zbawienie. To przez Jezusa Chrystusa mam dzisiaj pokój z Bogiem. To przez Jezusa Chrystusa, kiedy zamknę swoje oczy, zostanę przeniesiona do tylko i wyłącznie innej rzeczywistości. Ja mówię o tym niebo. Ale ci, którzy nie pojednają się z Bogiem tutaj na ziemi, niestety trafią do piekła. Nie wstydź się Jezusa. Nie wstydź się sam przed sobą zadać sobie dzisiaj głębokie życiowe pytanie. Boże, co z moim życiem? Czy Ty naprawdę żyjesz? Czy naprawdę zbawienie wykonało się na ziemi? Czy naprawdę Jezus żyje? Nie wisi na krzyżu? Czy naprawdę to zło, które jest na tej ziemi, to prawda jest, że Ty, Boże, nie masz z tym nic wspólnego? Tak, nie ma. Wielu ludzi obarcza Boga tym właśnie ciężarem i mówi, gdyby Bóg był, to by nie było całego tego syfu. Gdyby Bóg był, to nie byłoby wojny. Gdyby Bóg był, to dzieci nie byłyby męczone. Gdyby Bóg był, to nie byłoby tyle nieszczęścia. To nie jest dobre myślenie, kochani. Ale żeby zacząć prawidłowo myśleć, to trzeba zacząć zaglądać do dobrych źródeł. Zachęcam Cię do tego, żebyś zaczął badać sprawę Jezusa Chrystusa, żebyś zaczął czytać Biblię. Wiesz, kiedy ja zaczęłam czytać Biblię, to tak naprawdę otworzyły się oczy mojego serca. Zaczęłam rozumieć, przez ile lat dawałam się wkręcać. Tak naprawdę religii. Religia jest zbiorem zasad różnych, nie mających nic wspólnego z żywą osobą Jezusa Chrystusa. Nie wstydź się dzisiaj pozadawać sobie głębokie życiowe pytania. Gwarantuję Ci, że kiedy zaczniesz zadawać sobie głębokie pytania, to będziesz dostawał też na nie odpowiedzi. Możesz dzisiaj pojednać się z Bogiem, możesz stać się dzisiaj obywatelem nieba. Możesz dzisiaj złapać niebiański wiatr w żagle. Twoje imię dzisiaj może być zapisane w Księdze Żywota. Tylko i wyłącznie dlatego, że Bogu się tak upodobało, aby ludzie zbawiali się przez głupie zwiastowanie Ewangelii. I możesz pomyśleć sobie, głupia jesteś, że stoisz tutaj, robisz z siebie frajerkę i opowiadasz nam w XXI wieku, że Jezus żyje. Nie interesuje mnie to. Właśnie robię to z miłości do człowieka. Nie mam serca, aby tą wieczną informację schować na dnie swojej duszy. No właśnie taka jestem. Opowiadam Ci dzisiaj o Jezusie, o tym, że możesz dzisiaj stać się obywatelem nieba. Ojcze, ja dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za tych ludzi, którzy dzisiaj przychodzą tutaj obok mnie i słuchają słów Ewangelii. Ojcze, modlę się o każdego z nich. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa związuję Ciebie, diable, i nie pozwalam Ci oddziaływać na tych ludzi. Związuję Twój wpływ. Przeklinam Twój wpływ. Nie pozwalam Ci działać na umysły ludzi. Związuję Ciebie, oszuście, Ty, który przyszedłeś, aby zatracać, aby kraść i doprowadzać ludzi do tego, że nie myślą logicznie. Związuję Twój wpływ. Nie pozwalam Ci działać.
Nie pozwalam ci działać na ich umysły. Nie pozwalam ci ogłupiać ich umysłów. W imieniu Jezusa zatrzymuję twój wpływ. Ja teraz włączam myślenie ludzi. Ja mówię, że ludzie będą myśleć logicznie. Będą szukać Boga. I będą znajdywać to, czego będą szukać. Ojcze, ja dziękuję ci, że twoje słowa mają moc. Że słowa twoje nie wracają puste. Ja dziękuję ci, że twoje słowa trafiają głęboko w serca ludzi. Dają im odpowiedzi na głębokie pytania. Ja dziękuję ci, że ci, którzy szukają ciebie, znajdą dzisiaj odpowiedź. Jezus umarł dla twojego i mojego zbawienia. Może właśnie zadawałeś sobie pytanie, czy w ogóle jest Bóg? Jest Bóg. Jest Bóg, kochany. Jest Bóg. On żyje. I póki jest to, co nazywa się dzisiaj, możesz to znaleźć. Póki jest to, co nazywa się dzisiaj, czyli ten dzień, ta rzeczywistość, możesz odnaleźć Boga. Możesz się z Nim pojednać. Życzę ci tego z całego serca i modlę się o ciebie. I nie modlę się w sposób religijny taki właśnie, że tam kiedyś gdzieś pójdę i się pomodlę. Właśnie pomodliłam się, abyś dzisiaj dostąpił zbawienia, aby dzisiaj zbawienie stało się twoim udziałem, aby dzisiaj zbawienie zagościło do twojego życia, aby dzisiaj zbawienie zagościło do twojego serca, aby dzisiaj zbawienie zagościło do twojego domu, aby od dnia dzisiejszego wszystko to, co jest skomplikowane w twoim życiu, stało się proste. Aby Jezus Chrystus stał się rozwiązaniem różnych dziwnych rzeczy w twoim życiu. Przyjmij Jezusa, przyjmij zbawienie, przyjmij rozwiązanie. Przyjmij zbawienie, uzdrowienie i uwolnienie. Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystko. Kochani, mam na imię Agata Cerońska i wraz z moim mężem Arturem tutaj w Warszawie prowadzimy wspólnotę. W każdą niedzielę o godzinie 10 spotykamy się na Bielanach na ulicy Dzierżoniowskiej. W każdą też środę mamy też spotkanie, modlimy się o uzdrowienie, modlimy się o uwolnienie. Głosimy Jezusa takim, jakim jest. Głosimy Jego takim, jakim jest. Bóg żyje. Niech ta informacja przeszyje cię dzisiaj. Myśl o niej. Modlę się o to, aby cię dzisiaj nawiedził Bóg. Niech cię nawiedzi Bóg. Dzięki.